Wszyscy mamy świadomość, że Kraków nie ucierpiał w czasie II wojny światowej, no ale właśnie jedno z pierwszych bombardowań strategicznych tego konfliktu miało miejsce właśnie tutaj. Za naszymi plecami fragment największego hangaru lotniska Rakowice-Czyżyny. Ten hangar stał się jednym z pierwszych celów bombardowań 1 września 1939 roku. Pytanie dlaczego? Po pierwsze, północna i centralna Polska w tych godzinach przykryta była mgłą. Kraków był jedynym osiągalnym przez Luftwaffe lotniskiem. Po drugie, lotnisko krakowskie przypominało połowę wielkiego sześciokąta. Było bardzo czytelne. Niemcy uważali je za centralne lotnisko, na którym odbywają się ciągle bardzo ważne operacje. Tymczasem wszystkie samoloty bojowe z lotniska Rakowice-Czyżyny parę dni wcześniej zostały dyslokowane na lotniska operacyjne. To lotnisko było już praktycznie puste. Niemieckie uderzenie trafiło w próżnię. Ten hangar był domem 121 i 120 eskadry, elity krakowskich lotników. 1 września 1939 roku ten hangar był pusty. Lotnicy znajdowali się na lotnisku polowym w Balicach. Tegoż 1 września nastąpiła pierwsza w dziejach II wojny światowej walka powietrzna, w której zginął pierwszy lotnik przeciwstawiający się Luftwaffe, ale niedługo później polegli również pierwsi lotnicy lotnictwa III Rzeszy. Czwarta fala bombowców Stukas, ta, która zagubiła się gdzieś we mgle wokół Krakowa, która zbombardowała lotnisko dopiero około 6:14, wracała w kierunku zachodnim. Między nimi był samolot bombowy Ju-87. Za jego sterami Frank Neubert. Strzelec tego samolotu zauważył ostro wznoszące się trzy polskie myśliwce PZLP-11. Otworzył ogień. Śmiertelnie ranny został dowódca polskiej eskadry, kapitan pilot Mieczysław Medwecki. Umierając, doprowadził samolot do lądowania niedaleko wsi Chrosna i już po lądowaniu umarł. Parę minut później jego boczny, porucznik pilot Władysław Gnyś, w rejonie Olkusza zaatakował wracające z nad Krakowa Dorniery 17. Uszkodzone bombowce, prawdopodobnie unikając ognia polskiego myśliwca, zderzyły się. Były to pierwsze zniszczone bombowce III Rzeszy w zaczynającej się II wojnie światowej. Warto o tym pamiętać, patrząc na ruiny tego hangaru. Parę lat, śpiewa dalej, śpiewa w całym świecie, za chwilę wylatuje daleko, hen znowu gdzieś w świat, ale na szczęście zdążył do nas przyfrunąć. Jacek Wójcicki, szaleństwo na widowni. Dzień dobry Państwu, witam pięknie. Chciałbym dzisiaj Państwu zaśpiewać piosenki, które przez lata nazbierały się w moim repertuarze, dlatego zaklinając czas, chciałbym teraz zaśpiewać piosenkę o takim właśnie tytule, która pochodzi z mojej płyty Zaklinam czas. Trzeba by rosły ponad miarę, tak musi być, to nie za karę. Zatańczmy jeszcze, póki czas, na pewno nie ostatni raz. Ożółkły liście na dębinie i chociaż wszystko kiedyś minie, dziś poprowadzę tysiąc par i rzucę na nas dobry czar. Zaklinam czas i znów kobiety to dziewczyny. Już nie toczą się, wspomnienie w prawdę się zamienia i twój radosny słyszę śmiech. Nie dokazuj, ja cię nie dokazuj, przecież jest z ciebie znów taki cud. Nie od razu, Jadzie, nie od razu, nie od razu, stopisz ten samego lód.
pokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież wiem w ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopisz serca mego lud. Innym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy Kantego? Nie pamiętam tego. Były tam obrazy wielkie, płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami szkice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą martwą jednak były. Nie dokazuj, Jadzia, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lud. Opas Wolczyszczeców w Mogile jest jednym z najstarszych opas w Polsce. Z 1222 roku mamy akt fundacyjny. Rozpoczęcie budowy jest w 1226 roku, natomiast poświęcenie nastąpiło dopiero, mówimy o kościele oczywiście, w 1266 roku. Wydaje się, że to jest bardzo długi okres czasu, ale to wydłużenie okresu budowlanego wynikało z najazdów mongolskich na Kraków. Tu Mongołowie stacjonowali i trzy razy praktycznie złupili i spalili wszystko. Jak każdy klasztor ma swoje tajemnice, ma swoje elementy, które mi zaskakuje, tak tutaj zaskoczeniem jest sposób układania cegły na ścianach prezbiterium. Ponieważ w tym okresie zmienił się styl i zasady układania cegieł na murach, mamy tutaj wyszczególnione idealnie na murach prezbiterium trzy style: wendyjski, kowadełkowy, no i późniejszy średniowieczny. I trzeba powiedzieć, że wszystko, co jest w tej ścianie, jak i sposoby układania cegieł, są oryginalne, niezmieniane przez wieki. Te cegły są ręcznie lepione, czyli ręcznie wydobywano glinę, ręcznie ją mieszano, ręcznie formowano w formach, wypalano i potem ręcznie ładowano, rozładowywano i układano na tym murze. Te zdobienia zakończające budowlę to typowa symbolika średniowiecza w niezmienionym również kształcie z XIII wieku. Jedyne tak dobrze zachowane na terenie Krakowa.